Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Świerszcza. Przed wami kolejny odcinek z serii Heroes 5 PvP. Moim przeciwnikiem ponownie Zefiryn. Poprzednia bitwa była kombinacyjna, była z elfem grającym przywołanie i była fajna do grania. Mam nadzieję, że do oglądania również. Dzisiejsza bitwa będzie, zobaczymy jaka. Nie, no mówię, eliminuję tą parę, ale no nie chcę, kurczę, Akademię grać ten. Pozdrawiam, czyli teraz ponownie robimy. Zefiryn pozdrawia widzów, ja pozdrawiam Zefiryna. Jest wszystko dobrze. Pamiętajcie o trwającym konkursie na figurkę. Zostawiacie komentarz, wszystko jest w opisie. Zostawiacie komentarz i 14 marca losujemy takiego rogacza właśnie dla jednej z osób, która skomentowała film pomiędzy 27, to znaczy filmy wrzucone pomiędzy 27 lutym a 14 marca. Tak, dokładnie. Dobra, już eliminujemy pozostałe rzeczy. Tego też nie chcę. Widzowie, pozdrowieni. Dobra. Jak również poprzednim razem. Co my tu mamy? Przystań elfa, ale fajnie. Zrobimy takiego dopakowanego godryka może, jak się uda. Zobaczymy, czy artefakty będą po mojej stronie, ale zagrajmy takiego, wiecie, brakowało mi tego, nie? Żeby to był taki godryk, taki po prostu klasyczny, mocny godryk. Więc klasycznego, mocnego godryka możemy osiągnąć następującą recepturą. Taką właśnie. Że gramy w elfa, to trzeba mu obniżyć, trochę tam odbić. Nie, to już za dużo. Tak. Obrona z witalnością i obrona. O tak, o. Jakbyś nie dopniemy tego. Nie dopniemy tego, no. A to mi bardzo by pomogło. Zobaczmy na razie, co jest w tym. Jeszcze tak prewencyjnie. Odbicie pocisku, wytrzymałość, prawa moc. Całkiem spoko, gildia. Odporność na magię, no w zasadzie czasem game changer. Jakby się tam ulubionego wroga na przykład zrobiło odpornego na magię. No i jest wskrzeszenie. Tylko, dobra, jak będą arty pod mocne wskrzeszenia, to wezmę. Pierścień witalności, tarcza krasnoludzkich królów, odporność na szał. Tarcza runiczna, no to wiadomo, że jest lepsza krasnoludzkich królów. Siła czarów, morale i troszeczkę do ataku, odejmując od obrony. Z kolei tutaj no, jest ścieżka, która kompletnie... Musiałbym potrzały jakieś grać czy coś, żeby mieć pewniaka po prostu, że to wejdzie i zawsze będzie wchodzić pomimo jednorożca. No bo tak, siła czarów, wiedza, prędkość, wiedza, siła czarów i odporności na magię. No, nie jest zła ta ścieżka. Tutaj jest za to bardzo fajna. Odporność na implozję. Atak plus 5, obrona plus 4, atak plus 1. Jeszcze wiedza. Jeszcze tutaj atak. No powiem wam szczerze, że bardzo fajna ścieżka. Taka dopakowana do statystyk, do tego co właśnie pokazuje na skill wheelu. Kolej tutaj trochę ataku, odporności na grad, to raczej nie jest zbyt potrzebne do elfów, chociaż w poprzednim odcinku wygrałoby grę. Nie, zagramy taką dopakowaną ścieżkę, plus 5, łącznie plus 6, plus 4, czyli 6 ataku, 4 obrony. 7 ataku, 4 obrony, 8, 6 obrony, 7 ataku. No i trochę wiedzy, jeszcze pójdziemy po na środek w sumie idziemy, więc... no Godryku, sorry, nie skorzystamy z twojej specki, a masz speckę taką dosyć zacną. To znaczy częściowo z jego specki nie skorzystamy, a częściowo skorzystamy. No właśnie, gdzie na buildzie? Teraz to już mi nie wyjdzie. Dobra, kij z tym szczęściem, trudno się mówi. Będziemy liczyć na to, że... Będzie bez szczęścia, po prostu. No, nie da się mieć wszystkiego. No, gdyby się dało, to te buildy byłyby porąbane i źle by się to po prostu oglądało. I grałoby się źle i w ogóle nie nadawałaby się rana do niczego. A tak to się nadaje do wszystkiego. Jest obrona... Dobra, niech będzie. Chociaż nie. Obrona później. Kurde, na końcu. Jest dowodzenie. Nie, moment. Bo potem mi nie będzie dawać. Ciach. Ekspert.
Tak, zaraz będziemy to zbierać. No mam tak duży procent, że no muszę te rzeczy po prostu uzbierać. Kontratak. Okej. No i teraz tak. Atak. Szał. Atak. To też jest fajne. To znaczy, szczerze, na Sylwan może nawet lepsze niż hucznictwo. No, zdecydowanie. Dowodzenia. Werbunek. Tak, jest. Ekspercki atak. Dopinamy sobie wszystko. Kara boska. Bardzo ładnie od razu mi zaproponowało. Empatia. Dowodzenie eksperckie. Boskie przewodnictwo. No i na koniec obrona z unikiem. Nie, wolałbym tą drugą. To znaczy, wolałbym tą drugą, ale. To ja, co mi zabrakło, że ja 22 tutaj widzę? Ty, to ja to nie ma co tak iść po ten. Nie ma co iść po na środek po to, żeby tylko defa dopinać, no nie? Raczej. O, statystyki zwycięstwa na starcie. Dobra, idziemy po artefakty. Musiałem jedną rzecz zrobić. Minęło kilka sekund. Na timerze za głową. Dobra. Ciach. Będziemy zaraz mieli końcowy obraz statystyk. Oho. Fajne. Fajne. Jeszcze idziemy teraz po dodatkowe. No to będzie taki naprawdę silny godryk. Myk, myk, myk. Jeszcze jakieś artefakty złapię, to może, to znaczy wiadomo, że no, na wjazd to może być problem, bo nie mam nic do inicjatywy. Nawet wręcz odwrotnie, mam minus do inicjatywy. Ale może to będzie ogólnie na plusik wszystko. Trochę szczęścia nawet mogę kupić, z tego co widzę. Tu są morale, więc buty zostają. Morale i szczęście mogę kupić. No i fajnie. No i fajnie. Nie ma co poświęcać chyba tego kija, żeby ten. Żeby sobie kupować. Nie, no dwa ataku to mi po prostu szkoda. No trudno z tą inicjatywą. Może nie będzie źle. Szkolimy dużo jednostek. Wszystko ma być dopięte. Po prostu wjazdowy godryk, no i tyle. Wjazdowy godryk. Czasem trzeba zagrać coś prostego. Ostatnim razem, co prawda, nie wyszło mi to zbyt dobrze, bo te klasyczne buildy były takie, no, nie bardzo. W skutkach. Tu też tak może być. Chociaż przy 17 defa, to nawet te dwukrotne obrażenia elfa mogą nie być aż takie przesadne. To znaczy, jeśli będzie mu wchodzić szczęście, to mam na myśli. Tak? Poza tym może mi dopisać empatia i w ogóle będzie wtedy dobrze. Ładujemy. Chyba nie ma co się tam przestawki jakieś bawić. Strzelanie. Czekajcie, z tym to poczekam. Chyba wezmę normalnego gryfa. Chociaż ten daje mi możliwości na początku operacyjne, typu moral na początku, nie? I mogę przeskoczyć kilka ważnych jednostek. Kurczę. Wolałbym tego brać do kombatu. On jest mocny. Nie no, wezmę jego. Trudno z tym moralem. Teraz tak. Kawalerzystów do tego. I seraf wjazdowy. Następnie robimy tak. Na pewno czterech. Nie no, wjazd ma być. No, to ma być po prostu wjazd. Więc tak.
Na chwilę. A no, jak wjazd, to wtedy co? To wtedy więcej fanatyków, tak? Zbrojnych. Chociaż nie, bo elf nie może wybrać. Jakie? Na kogo ja w ogóle. Kurde, nie sprawdziłem sobie, serio? A, Gildaren, czyli ten od piechoty. Nie, no dobra, bo jak ulubionym wrogiem będzie fanatyk, to może cierpieć. Sprawdzimy, ile mogę wyszkolić. Na razie sobie robimy tak. Podnosić ich do pana. No to jak ma być ich mniej, to na razie do tego, a potem zobaczymy. Teraz szkolenie. 21 koła mi zostały, tak. Pięciu tych. Czterech tych znaczy. Jakbym się pomylił, to tak głupio trochę. 10 tysięcy. Moment. Najpierw zrobię jednego. I zobaczę. Czekaj, 600 do podniesienia. Ile masz? 250. 250, 2,5. To jest 10. 3000. Potrzebuję na wyszkolenie 15. 3750. 3750 musiałoby mi zostać, plus kwota do ulepszenia. Momencik. 3750 plus kwota do ulepszenia. 3000. No tak, nadwyżki ponad dychę jest wystarczająco. Bierzemy i podnosimy. I jest chyba fajnie. Tak jeszcze nie grałem. Nie miałem nigdy 39 chyba kapłanów. I super, lecimy. Level 16, ale staty dopchane. To jest tak. Jest super. A nawet. Ty, a po co mi to? Ej, tak szczerze, nie mam zestawu smoka. Dawać jeszcze. Tak. Atak plus 1. I jeszcze bym teoretycznie mógł dostać jeszcze do ataku, ale te 8% może mnie zbawić. 16-17. Ależ godryk. Jeszcze z łaską? W pewnym etapie bitwy to będzie taki one-shotter, no chyba, że nie będzie w stanie się rozpędzić, typu, nie wiem, no destro, od razu mocne jakieś, no to wtedy lipa. Ale tak, bez tego to może być ciekawie. Omówienie buildu. Statystyki? 16, 17, 1, 4. Typowa przystań. Zero mocy, mało wiedzy, dużo ataku. Nie, dużo obrony ma typowa przystań, dużo ataku nie ma, ale ten akurat jest wystakowany mocno. Morali 5, także zabezpieczenie do jednego morala też na polu bitwy, a w razie czego jeszcze jest łaska, więc wszystko będzie wchodzić. Szczęście 1, więc przy negatywnym scenariuszu mogę mieć minus 1, a przy bardzo negatywnym minus 3. Raczej wątpię, żebym miał tyle artefaktów i poświęcał build po to, żeby je. Tak mocno tam mi obniżać coś. Jesteśmy odporni na implozję, to jest w ogóle spoko, nie? Tak, trochę mniej inicjatywy. Klasyczny build pod wszystkie specki przystani. Rzucam na pewnym etapie niepowstrzymaną szarżę i lecimy. Będzie obrywał mocno. On gwiazdowy, dobrze, niech będzie. Zobaczymy, czy ja wytrzymam to początkowe. Ten początek, nie? Jest bardzo gwiazdowy, tak? On ma wszystko pod gwiazd. Aha. Czyli trzeba się trochę też rozstawić, żeby druid nie był za. Nie miał za dobrze. 10-12. Dobra, dobra. To nie jest aż taka przebita. Ja mam zaawansowaną obronę. Chłop tutaj. To on i tak do mnie sięgnie. Jakby. No sięgnie do mnie po prostu. Więc. Tylko kusza zasłaniam. Tylko po to, żeby był. Chyba, że zrobię inaczej. Ale no nie no, kusza odsłonić to głupota by była straszna. Jak ostatnio. Zrobiłem. Ale z drugiej strony. No bo jak tu uderzy, to ten prąd na pewno pójdzie dalej. A tak to mógłby pójść na przykład w machiny. Ty teleportujesz jego. No dobra, zobaczymy, co to będzie. Myślę, że. 8 prędkości, dobra, dobra, czyli nie wstrzelił się.
Czyli jest nie najgorzej. Ma co prawda, no ma to samo ma. To samo ma co ja. Tylko, że nawet szczęście ma jeden, a ja mam minus jeden. No dobra, trudno. To się da przeżyć. Kogoś mi tam cofnie. Okej. Też liczy na empatię. Prawdopodobnie tak. No tak. Mnie ta inicjatywa może trochę uwalić, a z drugiej strony, no, łucznictwa nie ma. Dużo ataku też nie. 10, 12, no 16, 17. Równoważy też ten swój atak procentowy trochę tą moją obroną, bo ja mam też zaawansowaną obronę. Oj, kapłan. Ale kapłan jest bezpośrednio przed nim, to okej, jakby. No dobra, trochę mu szczęście dopisało. Co to zmieni? Bo ja to w sumie. Odbicie pocisku, to najmniej, bo ty. No. Jeden szczęścia i minus jeden szczęścia. I musiało wejść na kluczowej istocie. Jej, no naprawdę. Prawkę bym sobie rzucił. Na opa. I świętą szarżę. Dobra. Dobra, jest w porządku. Cztery jednostki mogą mi dać dużo. Zobaczymy, co wyjdzie. Strzelca wyłączę na pewno. Bo jak ma empatię, to elf nie ma boskiego. Jestem prawie pewny. Okej. No tak trochę zrównoważył, ale strasznie i tak bije. 1-3. Dobra, to 92 to git. Ty daj sobie. Ej, czekaj, on się znowu posunął. No to kurde ty. Idź do przodu, w razie gdyby. Okej. Ile ty tam? 0,3? To 0,5 go przyspieszę. Czekaj. Boskie przewodnictwo na ciebie. Nie ma strzelania już więcej, bo to było złe dla mnie. Teoretycznie to nie muszę tego strzelca zostawiać. No nic mi on nie zmienia, no ale niech stoi w razie czego ten. I tak mam jednostki, które tutaj swoje będą załatwiać. Gryf jest wkurzony, mocne kontry ma. No, co prawda z tym jednym pechem to trochę jest przesada, ale no, trudno. Ładnie, jeszcze 6. Dobrze. Dobrze. Jeszcze go przesunął, no. Pelet zblokowany. To zaraz się tam zajmiemy. Zajmiemy nim. Regenka na smoka. Jest problemem? Owszem, 101, no to dobra. 101, a ja mu myślę, że cały stack ściągnę. Tak mi się coś wydaje. I razy 3, no dobra. To już 177 obrażeń, jak zadał, to naprawdę spoko.
Tak. Trzynaście. Dobra, ale to jest bardzo złe, co? To za free było. Dobra, i teraz. Okej, 109. 3-6. Nie, no to. Jak mogę go zabić, to czego mam go nie zabić? Łaskę rzuć. Jezu, jakie to są obrażenia. Czekaj, no to polećmy do niego. 3. Dobra. Pyk. Drugi raz niestety nie pykło. Potrzebuję jednostek na polu bitwy. Czekaj. Nie, niestety, no niestety, niestety. Konik no ginie teraz, jakby przy następnym ruchu. Kurde. Szybko się wystrzela ten mój build, no niestety. Trzysta regeneruje, no to tak optymalnie, no. Teraz myślę, że następny atak Serafa go powinien wziąć i... Nie masz prawki, a no właśnie. Nie masz prawki. Dobra. Boskie było, to było. Nie, użycie magicznego kryształu mi w ogóle zepsuje tempo. Mogę zabijać jego. 6, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli tak jest poza pełną strzałką. To mogę zabijać jego. Ojoj, skąd? Czekaj. A nie, dobra, to tylko 100 obrażeń. No to okej. Teraz będzie sobie rzucał. Ojoj, no naprawdę? Ej. To strasznie dużo było. Zabij go. No tak, to tak średnio, no, jakby nie było. Przyznam szczerze, że no. No dobra, okej, okay. Jakby. Co teraz zrobić? Wyeliminować mu jednostkę. Tyk. Pytemki nie będą aż takim problemem, no bo w sumie no musi mnie czymś bić, tak? Jakby. A, i możemy ściągnąć mu w sumie odporności jakieś. To jak mamy coś ściągać, to myślę, że. Że z niego. Nadal nie, nie ściągnąłem. Szkoda. Dobra, smokiem się zaraz zajmiemy. Nie ma co marnować na niego na razie siły. Też od razu jednego spadło. I przyspieszę i wejdę tam. Dobra. No teraz to już musisz paść. Boskie przewodnictwo. Pyk. Dzień dobry. Okej. Wiadomo, że Seraf się skończy, nie? Będę musiał rzucić prawkę na jakąś jednostkę, która będzie mi tutaj robić grę.
Mówię, no te obrażenia no, już nie są aż takie wysokie. Szkoda, że nie zachowałem sobie tej kary, bo. Ale. 7, 16. Mówisz, że. Nie chcesz, żeby strzelał? No i okej, no. No, wreszcie. Ile można? Dobra. Żeby nie był. Czekaj, 7, 14, coś tam, coś tam. Dobra. W sumie to jednak trzeba by iść. Uderzę w jego, licząc na to, że odbicie pocisku mu zejdzie i go one-shotuje kusznikiem. Ojoj, no i co? Co zrobiłeś? Dobra. Okej. No i nie to, co trzeba, oczyściu. Wytrzymka to tak średnio. Dobra, niech podejdzie tutaj trochę, to... Muszę zmienić chyba cel świętej szarży. O, odczepił! O, jak? Ej, to naprawdę git. To teraz już można trochę lepiej patrzeć w przyszłość. Czyli tak, stracił. No w zasadzie to stracił, nie? Po prostu strzelca w tym momencie. Nie, jednak nie. Chociaż no te 8 smoków zabije. 45 ataku to ma. A, on nie może go atakować, bo smok spadł. I to 3 całe. To co? Po kolei, nie? 35 kapłanów powinno trochę wystarczyć, a on też. No czymś mnie zbijać musi, a na razie to nie ma damage'a, po prostu. Dobra. Boskie przewodnictwo. Czekaj. No tak, boskie przewodnictwo. Czymś go zabić musi, a nie ma czym. Dev. Okej, no. Trochę mi to robi. To jest minus jeden, który wchodzi dokładnie wtedy, kiedy trzeba. No, to straszne jest. No, strasznie takie niesatysfakcjonujące, jak się na to patrzy. 6 i myk, oczyszczone odbicie pocisku. Uhu, dobra, fajne. Szkoda, że teraz dopiero. Co tam jeszcze? Regenkę to on jeszcze może rzucić. To zróbmy inaczej. Przerzucimy sobie ten znamie. Bo na razie to będzie go tyle, co w normalnej grze zostaje, czyli 16, 16, 7. Już nie ma, no kurde, nie ma jednostek, no. Praktycznie nie ma jednostek. Okej. Okay. 02, nie, muszę przerzucić święta szarża na tego. Tak. Okej. Okay. Daj defa. Jestem przed smokiem. Boskie przewodnictwo na krzyżowca. Wyeliminuję łucznik. Co on kmini? No teraz przecież dostanie one shota. No, kurde, minus jeden. To jest straszne, no, straszne.
ty. No, straszny peszek. Powiem szczerze, że na takie coś to w ogóle nie powinno mieć miejsca, naprawdę. No bo wjazd nie byłoby jednoroga. Kurde, o, dzień dobry, jeszcze raz zrobimy. Nie wiem, może go ściągnę u regeneracji? Nie, regeneracji już nie będzie miał. Dobra. Że smok zabił 99 to XD, ale no... 4... Boskie przewodnictwo... Znowu 2... Dobra. No mówię, no jednak trzeba było zadbać chociaż o to, żeby mieć szczęście 0 i cała gra byłaby wygrana. Łaska jest na nim dalej. Magiczny kryształ. Także będziemy sobie tak robić, bo na razie to moja jednostka jest jakby na topie. No to odbicie pocisku mnie mocno. A, no mógł wtedy ją przyspieszyć, ale to był ten moment, nie wiem, czy by to tak do końca zadziałało, jak on chciał. I ściągamy kolejne rzeczy. To on tam w ogóle na sobie jeszcze ma, jeszcze regenerację. Boskie przewodnictwo, 666. Nie no, tego już się wygrać nie da, ale... O, oddaliło go. Smutno. I teraz go, tego, zrobimy mu teraz od razu minus 4, pewnie coś koło. Szkoda, że nie mam regeneracji. Czech. Ty no ile razy będę mógł, musiał uderzyć, żeby ściągnąć mu regenerację kapłanem, którego specką jest wypaczenie, a on ma kurde 80 życia na staku, no. Strasznie dużo. Pyk. No cóż, ta szarża była spoko. Dobrze, że nie wziąłem ucznictwa, ale... O GG. I wyszło jak wyszło. Coś można było zrobić lepiej, może kurde liczyć na to, że jednostkom jednak będzie strącał ten, że będzie im strącał te. No, odbicia pocisku. No. Chciałem taką ładną wjazdową przystań i przegrałem na elfa, który kurde w sumie to nie miał za bardzo mnie czym bić, nawet nie miał prawej mocy. Ten, także dzięki za gry, dzięki też i wam również dziękuję za obecność na odcinku. No w sumie to kurde zawsze jak wychodzi mi taki build. No bo to był dobry build. Dobry był. I mam, nie wiem, dobre staty, żeby mieć takie statystyki. Miałem takie statystyki, że no rzadko kiedy jestem w stanie takie uzbierać. I kurde...
No tak, koń wjeżdża, atak pechowy. Ktoś tam atakuje, następny też pełnym stakiem, atak pechowy. Miałem coś tam zabić, atak pechowy, i musiałem potem bić go jeszcze raz. No kurczę, były takie momenty, że się zastanawiałem, że mówię, może to da się odwrócić, nie? Tam, jak już zobaczyłem, że regenka na smoka leci, mówię, kurczę, może uda się te kluczowe staki pozbijać. No tego jednoroga, coś tam, nie? No i potem regeneracja na jednoroga. No myślę sobie, no kurde, serio. No więc. Więc no, gdzieś tam szkoda mi. Po prostu mi szkoda statystyk tak wysokich i przegranej gierki wjazdowej. A z drugiej strony, no, minus jeden szczęścia, no jednak jest minusem, tak? Trzeba było zadbać o to, żeby mieć na plusie. Nie było problemu, albo na zero. No. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.